Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną partię. Z racji tego, że trwa bardzo silny turniej online Aim Chess, no to yy, pokuszę się o kolejną grę. Magnusa Karlsena z naszym Janem Krzysztofem Dudą. Partia już pochodzi z turnieju Pucharowego. No i tutaj trzeba przyznać, że Magnus popisał się ciekawym posunięciem. Za chwilę do tego ruchu dojdziemy, ale myślę, że poniekąd pozazdrościł Jankowi tego ruchu i może sam chce przeprzeć szlaki tym posunięciem, chociaż Janek był pierwszy. Za chwilę wyjaśni się, o co chodzi. Zapraszam do gry, przypomnę tylko, że e, zapraszam do analizy, a przypominam, że partia miała tempo 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. I przejdźmy do rzeczy. Magnus rozpoczął ruchem E4, Janek zagrał C5, obrona sycylijska, e, skoczek F3, E6. No, i e, tutaj e, Carlsen zagrywa B3, co jest takim ruchem, który, znaczy, jest to ruch możliwy jak najbardziej, nie jest to jakieś super zaskoczenie na pewno, lecz widzimy, że e, Magnus nie chce tutaj wchodzić w jakieś prawdopodobnie główne warianty, chce jak najszybciej zejść ze ścieżek, tak przypuszczam. No, tutaj trzeba grać normalnie, wyprowadzać figury, skoczek C6, goniec B2 goniec po diagonali sobie działa, a6, to są wszystko dobre posunięcia, posunięcie d4, o właśnie. I ten ruch, wbrew pozorom, nie jest taki dobry. Znaczy, ja nie chcę tutaj mówić, że to jest yy, błąd, bo nie. Ale tu można to fajnie wykorzystać dla czarnych dobrą, znaczy można to wykorzystać ustawiając dla czarnych dobrą pozycję, w miarę dobrą. I to by na przykład wyglądało następująco, bo jeszcze w partii poszło oczywiście wybicie, het, skoczek wybił, nie można tutaj odbić gońcem na d4, no bo tego gońca po prostu zbijamy i para gońców to zawsze jest świetna opcja w debiucie, szczególnie po sześciu na przykład ruchach. Skoczek na D4 zbił, no i Janek tutaj dał szacha Hetmanem, a można było zagrać nieco ciekawiej. Jestem ciekawy, czy zgadniecie już szósty ruch czarnych, jak można było tutaj to wykorzystać, dostając nieco lepszą grę. Tak wiem, że to troszkę zabrzmi zbyt trudno, aczkolwiek można już próbować grać po swojemu. To znaczy, tu już nie, nie ma teorii w tym momencie, tak mi się wydaje, że nie ma teorii debiutu. I można było zagrać, moi drodzy, Hetman F6. Wydaje się ruchem takim dziwnym, no bo Hetman wchodzi po trendgen z gońcem, no więc tak nie, nie, nie za dobrze to wygląda, ale pytanie jest takie, co mają zrobić białe, żeby obronić tego skoczka? No bo jak skoczek wybija na C6, no to Hetman bije na b No i pozycja czarnych jest świetna, byłaby. Więc jak go bronić? Nie można nigdzie też skoczkiem odejść. Więc w tym wypadku trzeba by było zagrać C3, co blokuje gońca i tak naprawdę nieco ten goniec B2 traci sens, tak mi się tutaj wydaje i na przykład goniec C5 dobrym ruchem byłby. Na pewno nie chodzi o to, żeby tutaj zbić, chociaż w pewnym momencie pewnie takie opcje grożą. No ale niech sobie Magnus zbije tutaj skoczka, to może Spróbujemy dać Szewczyka, a oczywiście tutaj e, to się nie uda. E, no ale wróćmy do partii, no Herman F6 w każdym razie ciekawym ruchem byłby. Herman dał szacha, skoczek na D2, więc zasłona od razu figurą z wyprowadzką. Skoczek F6, no i tutaj mistrz świata wybił skoczka, co jest dobrą opcją na pewno i koniec D3. I zauważmy, że białe już mają trzy figury w grze. Roszada w gotowości. A no prosty plan w zasadzie tutaj z białymi jakiś Hetman E2, F4, do C4 można próbować dochodzić i zagrywać na przykład E5. No, rozpychać się w każdym razie tutaj pionami w centrum, patrząc tymi gońcami po diagonalach. Można by było na przykład atakować króla w przyszłości, jeżeli by zrobił roszadę. Takie plany mniej więcej można by było stosować. Janek zagrywa, goniec B4. No, i Magnus teraz zagrywa, moi drodzy. Popisowy ruch w tej partii. W zasadzie nie potrafię wyjaśnić logicznie, dlaczego on tu zagrał. Może chciał wzbudzić nieco sensacji, albo, że tak powiem. Przekornie chciałby na przykład tutaj troszkę ukarać Jana Krzysztofa Dudę y, tym posunięciem i próbować wygrać, żeby go może, no nie chcę mówić tak ostro, ale żeby go ośmieszyć nieco. Znaczy to jest tylko takie moje przypuszczenie, na pewno to nie jest jakieś złośliwe zagranie, aczkolwiek pokasuj, pokazujące wielką pewność siebie mistrza świata. No i jest to ruch, moi drodzy, król Edwa. No właśnie... Y, Taki ruch zagrywał już Jan Krzysztof Duda niedawno w Pucharze Świata, tylko że ten król E2 był zagrywany troszeczkę później, z czego Nigel Short może się nie śmiał, uśmiechał się, bo powiedział, że jak Janek zagra teraz król E2, a w swojej partii był to ruch najlepszy w tym momencie, no to zatańczy w studiu. Ja podlinkuję partię z tego króla E2 Jana Krzysztofa Dudy, zachęcam serdecznie. I teraz moi drodzy po król E2, no właśnie, a jak można było zagrać na przykład inaczej? Bo goniec B4 na pewno tutaj daje taką opcję, żeby. Zagrać na C3 i próbować wymienić czarno Polaka. To byłaby dobra opcja dla czarnych. No i powiedzmy, załóżmy, tutaj można Hetman L2 zagrać. No bo to jest normalny ruch. bicia w ogóle się białe nie boją, bo wymieniamy tempo możemy sobie stracić bez problemu. Końcówka z parą gońców tutaj dla czarnych, dla białych, przepraszam, byłaby lepsza. No i na przykład po goniec C3 można by było zagrać roszadę. Co jest ciekawe, no zbić piona nie wolno, bo wiadomo, goniec, no więc, na przykład, Hetman taki ruch na pewno istnieje wymuszający. Bicie poniekąd, więc tutaj skoczek C4 i goniec B2, i można tutaj zaskoczyć przeciwnika grając król B1, bo i to i tak nie ucieknie. Powiedzmy, po Hetman C7 wybijamy skoczkiem. No ta pozycja jest teoretycznie równa, ona jest w zasadzie równa, ale jest inna niż zwykle, i myślę, że to, to byłoby na korzyść. Mistrza Świata. Przejdźmy zatem do partii, jak poszło, bo po Król e czarne zrobiły tutaj roszadę. Pozycja czarnych jest w porządku, tutaj nic nie grozi. No i właśnie w takich pozycjach Carlsen czuje się jak ryba w wodzie, moi drodzy. On tutaj potrafi grać niezwykle silnie. Zagrał skoczkiem na C4. No taki ruch narzuca się, te skoczki na C4 stoją zwykle dobrze. Potem można się przerzucić na przykład na E3, lub próbować gdzieś tam do centrum się tymi skoczkami wbijać. No i Hetman na C7, goniec od razu zaatakował. Hetman D8, posunięcie C3 tego gońca odpędza. Goniec E7, no i jak to zwykle u Magnusa bywa. Propozycja wymiany tutaj Hetmanów. No bo jakby się Hetmany wymieniły i wieża by już stanęła na polu, A, na polu D1. No to ten skoczek tutaj z gońcem też mają dobre opcje na wejście na pole D6, takie kluczowe bym powiedział. Najczarnymi no mi trzeba było się troszkę wykazywać. No i skoczek D7 zagrał Duda. Dobry ruch w danym momencie. Na pewno atakuje gońca, trzeba coś z tym zrobić. Tutaj Magnus goniec D6 no i B5. Najlepszy ruch w partii. E, tutaj czarne się nie powinny obawiać niczego, e, tak na marginesie. Ten król E2, e, o tutaj, nie stoi jakoś rewelacyjnie. To znaczy, nie można nic mu zrobić w tym momencie, ale myślę, że po roszadzie e, jednak e, krótkiej białych można by było próbować grać jakieś F4 i tam e, takie tradycyjne plany stosować. Troszeczkę teraz jest to utrudnione, właśnie ze względu na króla w centrum. Skoczek zagrał na E3. I ten skoczek tutaj spełnia niezwykle ważną rolę. Taki skoczek na E3 świetnie kontroluje pola u przeciwnika, trochę na bokach. No i świetnie przede wszystkim tutaj osłania tego króla. I to jest myślę, że taka. Taki ciekawy układ e, i mocny zarazem. E, no i teraz w tym momencie tutaj e, co można grać? No można by było wrócić skoczkiem, sprowokować do takiego posunięcia i ten skoczek by się tam ustawił na D5, spróbować zbić, ewentualnie na F4, tu już jakaś wymiana na D6 grozi, mogłoby się podziać. No ale Janek zagrywa A5. E, ja rozumiem ten ruch, bo zobaczcie, raz, że chcemy iść sobie A4, na pewno w przyszłości, a dwa, że goniec A6 i już tutaj na króla chcemy spoglądać. Prawdopodobnie. Tak bym sobie planował. E, to jest oczywiście, moi drodzy, moja tylko analiza. E, patrzę z perspektywy swojej, więc proszę wybaczyć, jeżeli tu będą jakieś błędy, ale jedziemy dalej. E, myślę, że większość osób skorzysta. Mam nadzieję, jak, jak tak, to serdecznie proszę o łapki w górę. A dawno tego nie było. Chyba z rok nie prosiłem o łapki w górę. Dobra, lecimy dalej. E, posunięcie E5 ze strony e, e, białych. No i teraz B4. POB4. Carlsen zagrywa takie posunięcie chytre i tutaj e, myślę, że nieco niebezpieczne, mianowicie Hetman D3. Co tutaj się zadzieje za chwilę, co może się zadziać? Otóż goniec z Hetmanem. Chce dać szacha i mata. No właśnie. Jak reagować? Na szczęście Janek zauważył, nie no, wiadomo, G6 grać trzeba i wieża na D1. Tutaj świetnie to wygląda. Widzimy po wolnej linii białe dominują, ale wygląda to wizualnie bardzo ciężko dla czarnych. Lecz silnik pokazuje 000 i jest wszystko w porządku. Goniec d6 nastąpiło w partii Hetman d6. Janek tu gra dobrze i zagrywa Hetmanem na g5. Ok. Trochę próbuję mieszać, zauważcie, że ten skoczek teraz dobrą tą rolę spełnia obrońcy punktu G2, tak przy okazji. Dlatego też Hetman pokusił się o bicie i widzimy, że atakujemy tutaj wieżę i atakujemy przy okazji skoczka, więc wieża za dwie figury to jest oczywiście przewaga. Wieża A7, tu się broni wszystko, no i posunięcie C4. Nie można powiedzieć, że ten pionek ładnie tutaj ochronił króla w razie czego, ale to tak na marginesie. Jak grać dalej? Tutaj Janek gra dobrze. Bierze kluczowego piona na E5, który był taki, no powiem wprost, upierdliwy. Bo jakby tu się na przykład zagrało G3, F4, to ten, pion, ten, ten łańcuch pionów wyobraźmy sobie byłby naprawdę silny. No i po tym ruchu Magnus zagrywa Hetman D6 z propozycją wymiany Hetmanów. No i co robi tutaj teraz Janek? Janek daje szacha, nie chce wymieniać hetmanów, posunięcie F3. No i właśnie w tym momencie należałoby troszeczkę zmienić koncepcję gry, prawdopodobnie, żeby utrzymać pozycję czarnymi. I zagrać na przykład Hetman na C5, lub nawet Hetman na E5 z powrotem, właśnie spróbował wymiany Hetmanów, co by raczej czarnym ułatwiło grę. Bo na przykład, jakby Hetman wybił, co Magnus tego by na pewno nie uczynił, bo stępem daje świetnego skoczka na C5. No ale na przykład ta pozycja już dla czarnych robi się, że tak powiem, nie niebezpieczna. O, w ten sposób to ujmijmy. I po ruchu F3. Ruch F5 ze strony Janka. No, jest to błąd, niestety. Z tego względu, że Hetman po prostu zbija piona z szachem. Ale jaki był, jaki był zamysł tutaj? Bo na pewno Janek nie podstawił na E6 pionka tak po prostu. Jest to y, raczej niemożliwe w tej sytuacji. Y, no, bo w zasadzie mi się wydaje, że chodziło o otworzenie linii. Gdy jest ten król na E2, to tak nieco prowokuje do takiej bardziej odważnej gry. A w to, yy, tą odważną grę lubimy u naszego polskiego fightera. Więc nie dziwi fakt, że próbuje oddać piona za jakąś inicjatywę, lecz tutaj kwestia dobrego policzenia wariantu. Król G7 i Hetman wrócił na D6, skoczek F6, więc obiecująco to wszystko zaczyna wyglądać, bo za chwilę jakaś wieża wchodzi na E8. No ale Hetman D4 i to jest bardzo paskudne związanie. Tutaj skoczek nie ma życia w tym momencie. Wieża E7 zagrywa Janek, król F2 się chowa, wieża na E8 i wygląda ta bateria, wiesz, no niezwykle groźnie, niezwykle mocno. No, lecz nic się nie dzieje po jednym prostym zagraniu białych. I jest to posunięcie wieża H na E1. Bronimy po prostu skoczka, wszystko się zgadza. Pionek więcej u białych, więc białe nie mają takiego ciśnienia, żeby próbować za wszelką cenę atakować. Wysuszyć pozycję, wymienić figury, przejść do końcówki z pionem więcej. Tak Magnus Carlsen potrafi grać. No, ale uwaga, jeżeli ma okazję, to wykorzysta ją i zaatakuje oczywiście. Więc trzeba być czujnym. Tutaj e, Goniec zagrał na, B, na B7, e, ale e, czy można zbić Hetmanem na H2? Pytanie do Was, moi drodzy widzowie. Jeżeli e, widzicie ruch bitla białych, teraz dobry ruch, to zachęcam tutaj do spróbowania swoich sił. Ten ruch nie był dobrym posunięciem, białe mogłyby zagrać. Skoczek D5 i partia się kończy, gdyż tutaj wygrywa to związanie. na no, koniec gry, nawet nie będę dalej przedstawiał posunięć, to raczej jest oczywiste. No i po posunięciu, koniec B7. Hetman zagrywa na F4. Zobaczcie, nie daje żadnych szans tutaj rozwojowych Jankowi, Mistrz Świata. Król G8, no i w tym momencie niezwykle dobry ruch. Mistrz świata, znaczy powiem tak, no nie chcę tu się za bardzo ekscytować, aczkolwiek czasami trzeba. E, chodzi mi o to, że on, e, znaczy Magnus potrafi, potrafi zagrywać takie ruchy, najlepsze czasami w danej pozycji, gdy nie ma takiej presji, powiedzmy, w technicznych pozycjach, jest naprawdę e, koksem, no tak to nazwijmy. Skoczek F1. Obrona. I próba wymiany ciężkich figur Tutaj G5 ze strony Janka No mega agresywne posunięcie Aczkolwiek niepoprawne Bo to już jest kolejny błąd Pogarszający sytuację Ale nie widać co zagrać tak naprawdę lepszego Zobaczcie skoczek jest poblokowany Nie może nigdzie ruszyć Hetman żadnych szachów tutaj nie ma Nawet wycofki jakiejś porządnej O zbiciu piona już nie wspominam No goniec też strzela tutaj w ścianę Jedyna słuszna droga No to Wymienić wieże, ale to jest na korzyść białych. No więc G5, no nie dziwimy się, szuka tutaj Janek jakiejś opcji. Bezlitosne bicie piona. Po wymianie wieży Hetman dał szacha i ten Hetman za chwilę się przerzuca, no bo szuka jakiejś aktywności ta ciężka figura. Skoczek G3. No teraz widzimy, że. No, niby pionek jest do wzięcia, ale chyba wchodzi ruch wieża H1. Nawet tego nie rozpatrywałam, ale to chyba działa w każdym razie tutaj też wisi skoczek no, generalnie król już jest odkryty no takich pionków się nie bierze tak po prostu więc tutaj plan był inny hetman d4 król f1 no i wieża zbiła z szachem król e1 hetman e3 i teraz mi się bardzo rola skoczka spodobała dlatego że po skoczek e2 zobaczcie skoczek wszystko kompletnie broni nie można dać legalnego szacha Królowic, znaczy szacha takiego, żeby nie stracić Hetmana. No więc pozycja czarnych jest już fatalna, niestety dla naszego rodaka. Dwa piony mniej, żadnych perspektyw na atak. Król zagrał na G7. Hetman wziął trzeciego piona. No i w tym momencie Jan Krzysztof Duda się poddał. Myślę, że słusznie w takich momentach, gdy faktycznie nie ma żadnych szans na jakikolwiek tutaj ratunek. To jest chyba najlepsza droga, żeby nie tracić energii. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Na razie cześć.